Wybory samorządowe już w ten weekend, a kandydaci bynajmniej nie próżnują. Dzisiaj w Kutnie pojawił się Dariusz Joński wraz z innymi członkami Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Łebkowski Jakub. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu przedstawić może na początek dwóch młodych kandydatów startujących z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Pan Patryk Barański, który jest kandydatem do Rady Powiatu Kutnowskiego, okręg numer 1, miejsce na liście numer 7, jak również i pan Piotr Florczak, który jest kandydatem do Rady Miasta Kutno, okręg numer 2. Tutaj jest też z nami i przede wszystkim Dariusz Joński. Przypominam, że najbliższe wybory zdecydują o wyborze samorządów miejskim, powiatowym i tym sejmikowym na najbliższe 5 lat, co jest szalenie istotne. Te 5 lat to jest ważny czas dla rozwoju całego powiatu, ale też miasta. Będziemy robili wszystko jako Koalicja Obywatelska, aby większe pieniądze z Unii Europejskiej szły m.in. na, oczywiście, tak jak zawsze, infrastrukturę tą chodnikową, drogową, ale też również oświetlenie. No ale też, ponieważ jesteśmy i reprezentujemy też to lewe skrzydło, to również na te programy społeczne i socjalne.